Macie tą kolkę jeszcze? Tak, tak, słuchaj. Sylwetki polskich gangsterów. Marsonnegemen. Marsi Nażma to polski intelektualista, polityk, wojownik, ojciec Denisa, artysta, filantrop. Ale Marcin Najman to nie tylko stan umysłu, ale też sztuka współczesna. Ten obraz nazwałem Zły Dotyk. Na początek takie małe preludium, żebyśmy sobie przypomnieli, z jakim człowiekiem tak naprawdę mamy tutaj do czynienia. Walka o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski będzie tak naprawdę walką prestiżową. Ten tytuł nabierze prestiżu, gdy zdobędzie go któryś z nas, a nie mam wątpliwości, że to będę ja. I wtedy, proszę Państwa, nie będzie już wątpliwości, kto jest numerem jeden tej konkretnej potyczki. Ja muszę powiedzieć, że jestem zbudowany postawą Andrzeja Wawrzyka. Nie ja go wywoływałem do walki, nie ja mu tą walkę proponowałem. Takie dyspozycje dostałem od Polskiego Związku Bokserskiego. Tacy zawodnicy zostali wyznaczeni do tej walki. Natomiast w kontekście tego, że inni walczyć ze mną nie chcieli, to największe gratulacje dla Andrzeja za odwagę. Natomiast jest to igranie z ogniem i ja muszę wam powiedzieć, że bardzo Andrzeja polubiłem. Walczył u mnie na gali w Częstochowie i dlatego z troską na niego patrzę w tym momencie. Mam też taką prośbę, sugeruję, i to nie tylko Andrzejowi, tylko sugeruję to również jego promoterowi i trenerowi, ale Andrzej, przede wszystkim mówię to do ciebie. Będzie taka sytuacja, że będziesz leżał na deskach i wtedy, gdy otworzysz oczy, przypomnij sobie to, co teraz mówię. Nie wstawaj. Nie wstawaj, bo to się źle skończy. Również apeluję do trenera, aby wziął to pod uwagę, żeby blisko trzymał ręcznik, bo on się może naprawdę przydać. Tylko sugeruję to również jego promoterowi i trenerowi, ale Andrzej, przede wszystkim mówię to do ciebie. Będzie taka sytuacja, że będziesz leżał na deskach i wtedy, gdy otworzysz oczy, przypomnij sobie to, co teraz mówię. Nie wstawaj. Nie wstawaj, bo to się źle skończy. Również apeluję do trenera, aby wziął to pod uwagę, żeby blisko trzymał ręcznik, bo on się może naprawdę przydać. Pytanie do Marcina Najmana. Czy zgadzasz się z opiniami ekspertów, że Robertowi wystarczy kondycji jedynie na pierwsze 30 sekund? Nie no, pod wpływem adrenaliny w walce myślę, że na półtorej minuty, to jest troszkę dużo. Czy oficjalnie potwierdzasz, że w przypadku porażki z Robertem będzie to twój ostatni występ w MMA? To oczywiste, tu nie ma jakby co potwierdzać, to jest rzecz oczywista. Gdybym przegrał, to oczywiście pakuję zabawki i już bym nie ma. Za ciosem stójka, parte ból, honor, szacunek to jest warte tych słów. Ktoś dziś odegra jedną z tragicznych ról, a na razie musisz iść w zaparte jak wół, jak taran. Szybkość, refleks, się postaraj. Wykręcone stawy, nabrzmiałe kolana, to jest sport krwawy, poczuj blask uznania. To nie jest dla zabawy, to jest czas przetrwania. Niech ci to wejdzie w nawyk. Gdy czujesz stres, ile razy można sprawić, że ktoś czuje lęk. Przeciwnik wierzy mu, już nikt nie może pomóc. Gdy leży u twych stóp na środku oktagonu, to jest moc mięśni, to jest siła pięści. Wygra silniejszy dziś, wygra lepszy. Walcz, tylko jeden może być wielki. Świat zwycięzcy to świat górnejki. Moc mięśni, to jest siła pięści. Wygra silniejszy dziś. Ja jestem tutaj pełen podziwu dla niego, że wybrał tak ciężką dyscyplinę. Jest strongmanem, chciał zmienić coś w swoim życiu, chciał się rozwijać i z mojej strony tak to widzę, że mógł spróbować na początku czegoś lżejszego, dopiero później iść na takie odważne wyzwania. Dlatego jeszcze zostało do walki troszkę czasu. Ja myślę, że on jeszcze może to wszystko przemyśleć, a ja, żeby mu pomóc, tutaj przygotowałem dla niego, proszę Państwa, paletki do babintona. Jakby chciał tak bardzo chce zmienić jakąś dyscyplinę, to może z bratem by próbował w to na razie pograć. Proszę cię, Mariuszku, to dla ciebie. Ja od razu oddaję mikrofon Mariuszowi. A powiem ci, że blisko do Częstochowy masz to pomodlić się troszeczkę, na kolana iść. Musisz pomodlić się troszeczkę.
A jak chcesz sprawdzić, jak to będzie wyglądało zderzenie Malucha z Lokomotywą, to zobaczymy. Będą decydowały uderzenia, kopnięcia, kto wie, może ta ogromna masa Mariusza Pudzianowskiego. 25 kg cięższy i wydaje mi się, że 250 razy silniejszy od Najmana. Ależ jest spokojny, ależ jest zdeterminowany Mariusz Pudzianowski. O, ale mocny loki w jego wykonaniu! Jaki to sąd Boży miał na Najmana tutaj spaść? Jak to Najman miał być zbity? Obnażona jego niewiedza bokserska. W kontekście tego, że nie zdołał zadać ani jednego ciosu. To wszyscy wiemy, ile są warte słowa Przemysława Saleta. A dlaczego się zgodził na tą walkę? Ja wam powiem dlaczego. Ponieważ Dariusz Choleba to przede wszystkim bardzo przedsiębiorczy i bardzo prosty facet, to po pierwsze. Po drugie, formuła K1 to formuła, gdzie ja mam zerowe doświadczenie. Przemysław Saleta powinien się tam czuć jak ryba w wodzie. Poza tym to, co powiedziałem już kiedyś, jeszcze przed zakontraktowaniem tej walki w takim programie Kawaczka Herbata, że mogę walczyć jedną ręką, to wszystko myślę, no bo tak jest. To wszystko włączyło się w jedno. No, Przemysław się zdecydował. Na tej płaszczyźnie poczuł się na tyle odważny, że zapomniał o piciu. Pomyślał sobie, a może dam radę. No to się przekonamy. Po raz kolejny mamy walkę w klinczu, a więc w tym momencie musiał przerwać pan Grzegorz Skibniewski ten pojedynek. No, uparł się widocznie Najman, to jest jego plan na tą walkę. Teraz przyjął bardzo mocny prawy i lewy sierpniowy Marcin Najman. No i czy byśmy mieli kontuzję? Znowu wygrał Marcin Najman, tak jak mówił o walce MMA, teraz też obijał Przemka Saletę, niestety kontuzja. No nie z jego winy znowuż będzie werdykt na korzyść Przemka Salety. Nie będzie zdolny do walki Marcin Najman, a więc po raz drugi Przemysław Saleta wygrywa ten pojedynek, który jest znacznie bardziej medialny, o którym więcej się mówi w mediach przed walką niż trwa sama walka. O, nie sądziłem, że tak się skończy ten pojedynek. Jestem bardzo ciekawy, co tam się stało Marcinowi Najmanowi, chociaż trzeba przyznać i oddać mu to, co też mu się należy. Podjął tą walkę, starał się być zawodnikiem bardziej aktywnym. Tutaj przede wszystkim wyszło wielkie doświadczenie Przemysława Salety. Pytanie się skończy. Marcin Najman jest najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie, także wielkie brawa dla niego. Twój poziom jest poziomem pantofelka. Nie masz szkoły, nie masz wiedzy, nie masz rozumu. Jakbyś umiał liczyć, a nie umiesz, to byś wiedział, że stoczyłem 27... Weź podaj mi telefon, jak możesz, bo sprawdzę sobie fejsa, bo nudno tu z tyłu chłopaku. Stoczyłem 27 zawodowych walk, z czego 17 wygrałem. No więc ja nie będę z tobą dalej dyskutował, bo nawet się nie mogę na to obrażać, bo to tak jakbym się na pantofelka obraził. No. Po konferencji. Słuchaj Marcin, wszyscy cię znają, jesteś znanym chłopcem od bicia i takim pozostaniesz, zrozumiesz, to nie zmienisz tego. Od bicia ciebie. Dobra, panowie. Ostatnie odklepanie, koniec. Najman Trypson. Mam nadzieję, że Najman nie będzie uciekał. Jak ostatnio z nim walczyłem, to właśnie było jak w cyrku naokoło. Tym razem klatka jest czterokątka i nie będzie miejsca do uciekania. Koniec słów. Czas rozpuścić pięści. Czas zacząć walczyć, ale Trypson ma świadomość, że Najman jest od niego dużo większy. Te ciosy będą ważyły sporo. No i jest przecież pięściarzem z wykształcenia, tak powiedzmy, Marcin Najman. Ale idzie po nogi Trypson. Jest na ziemi. Są ciosy. Uderza Trypson. Czekam już na kolejne przeróbki, filmy z tym. Natomiast jako 20-latek wyciskałem 140. No ale trzeba podkreślić, że ja byłem zawsze czysty. Także na imię? Właśnie, no bestia. Co do kondycji, ja się o nią nie martwię.
Jestem przygotowany w 100%. W sobotę będzie moim zdaniem bardzo dobra walka. Nie skończy się to na jednej rundzie. Nawet fajnie by było, jakby to były dwie albo nawet i trzy rundy, bo tutaj bym was zaskoczył moją kondycją, a... To nawet ty byś mnie zaskoczył, Piotrek, jakby była trzecia runda, nawet mnie byś zaskoczył. Dokładnie, kondycją. Bo skoro na treningach robię dużo cięższe, można powiedzieć, sparingi, niż będzie to walka z tobą, więc tutaj nie biorę tego pod uwagę kompletnie. Właśnie, tak? Właśnie w oktagonie przychodzi ten moment, kiedy człowiek sobie zaczyna zdawać, że sparing to nie walka. I właśnie jak często się słyszy, takie jak na pewno często słyszałeś w jakichś wywiadach, czy to trenerów, czy to zawodników, że no, sparing i walka to są dwa różne światy. I właśnie o różnicy tych dwóch światów przekonasz się w sobotę. Poza tym zdaję sobie sprawę, że ty kompletnie nie będziesz szukał walki u góry, tylko w parterze. I w walce zawsze się może wszystko zdarzyć, dlatego to nie jest tak, że ja go lekceważę. Ja po prostu chcę wyjść, zrobić robotę, dać mu KO i bestia wraca do zoo. Kariera Marcina Najmana jest jak taka kiełbasa wyborcza. Dlaczego ludzie to dalej kupują? Tego to nie wiem. Może dlatego, bo Marcin sam wygląda jak kiełbasa. Rozjebie go na ringu bez kitu, już teraz nie ma przelewek bez kitu. Ja tam wolę parówki załęckie. One jeszcze nigdy nie zawiodły, nigdy się nie rozpierdoliły, nawet przy 60 stopniach, sztywniutko zawsze w kondomie. To jest niesamowite, że ludzie wierzą w ten bełkot, rozumiecie to? Scenariuszem gali miało być zmasowane skancelowanie Jaculi. Wszystko zostało pod to przygotowane. Jak można było wszystko postawić na jedną kartę? Ale żeby tą kartą miał być Marcin Najman? W tym kraju nigdy nie będzie normalnie. Celem uwieńczenia tego cyrku przeczytajmy komentarze z pierwszego filmu naszego polskiego Benito Mussoliniego. Chłopiec w takim szoku, że już drugi dzień chodzi w tym płaszczu Batmana. Wierni po porażce, zdziwieni po zwycięstwie. Kciukiem mu złamał czodu. Niespodzianki nie było, tylko trochę długo szukałeś miejsca, gdzie się położyć. Marcin, weź rewanż, niech ci Muran podbije drugie oko, będziesz jak Kung Fu Panda. Daj sobie spokój, Marcin, idź do normalnej roboty. Nigdy nie byłeś i nie będziesz wojownikiem. Rzuciłeś w powietrze lewego cepa, jednocześnie mając opuszczoną prawą rękę. Wszystko tak wolne i sygnalizowane, że byle Seba z dyskoteki zrobiłby unik i skontrował. Jeszcze padasz na dechy po tym ciosie. Zero charakteru, kończ już, bo już nikt nie traktuje ciebie poważnie. Zarabiasz na naiwnych ludziach, tak słodko pierdzielisz, że mógłbyś zostać prezydentem. Mamy nowego cesarza, Jacka Cesarza Murańskiego. Coup de mon, Najman out z internetu. Jak na brak widoczności i podwójne widzenie, to całkiem sprawnie schodziłeś z oktagonu i się rozglądałeś. Są nagrania. Najman, król śmietników i petów. Jak zawsze komentarz dłuższy niż walka. Facet, wytłumacz mi, jak po kciuku można połamać oczodu, bo kurwa nie jestem w stanie wejść do tego świata. Daj ta spokój. Tak naprawdę chciałem tylko ludziom przypomnieć, jaki to jest łeb. Szkoda strzępić ryja na to całe towarzystwo, ale jak ktoś chce o tym podyskutować, to zapraszam na naszą grupkę facebookową oraz Telegrama. Tam różne smaczki, linki macie w opisie.